Hejka, witajcie w kolejnym od... Co ci? Sorry, pająka zobaczyłem. Pająka, dobre, dobre. Jest z nami Studio Marshall 66661. Rok z wami! Co? Witam Nowy Jork! Nieważne, no, zaczynajmy Zatokę Wielorybów. Krzyczę, bo jesteśmy daleko. Dobra, na poważne. Ponieważ ten, mamy teraz nudny poziom, według Brzoski, to poprosiła kogoś z doświadczeniem, żeby jej pomógł przetrwać ten beznadziejny moment. Okej, może teraz skupmy się na grze. Tutaj możemy iść jak chcemy. Albo najpierw tędy. Nie, w sumie... Wbijaj do wody. A ja wolę korytarzem. W sumie ja też nie lubię wody. No rozproszyłeś mnie, no. Przynajmniej już wiecie... Dobra, spierniczaj. Przynajmniej już wiecie, jak wygląda naelektryzowany Rayman. Tak się walczy z beczką. Mnie trochę przypomina tego, ze zwariowanych melodii coś. Nie pamiętam, co dokładnie. A mi to przypomina Mapeto. Jeszcze tylko lepiej. Tego, co na bębnach tak... A, tego? Nie, naprawdę, Błocha coś takiego o zwariowanych melodiach. Przypomnij. No, nie pamiętam. Chyba... ten kat, czarny kat chyba czysto w beczkach, tak. Tak zapierniczał. A nie, już pamiętam, ja po tych oczach tak, wiesz? Był taki jeden... Kojot! Nie, kojot taki dziwny, zresztą kogo to obchodzi? A teraz wodą. Wiesz co, myślę, że tak czy siak będziesz musiała wejść do wody. Ojeju, znowu Rayman się zmoczy. Wziął kąpielówki? Nie. Mamusia musi upakować. A po co mu kąpielówki? Ich na plaży nudystów zapiernicza. Właśnie popsułeś piękne skojarzenia związane z tą grą. O! Trzeba tędy przejść, bo tutaj możemy znaleźć Lumsa, jakież to ważne. Trzeba tu przejść, bo tutaj jest przełącznik, bez którego niestety się nie obejdziemy. No dobra, racja, czekaj. Tu chyba nie da się doskoczyć tak normalnie. No nie da się, nie da. Trzeba tam wejść. Mówiłem już, trzeba wejść do tej wody. Co za żal. Ujeju! Wygląda, no, dość zimno ten teren. Trzeba, weź się troszkę przesuń, bo ten... Czemu? Bo ja miejsca tu nie mam. Dawaj ten mikrofon, bo ja mam zajęte ręce, no. Dobra, czekaj. Tak, tak. No przestań, Rayman, nie utrudniaj. Gdzie jest to J? Dobra, nie będę ryzykować życia dla jakichś lumsów. I tak masz full. Mhm. Co teraz? Spróbuję chyba... A nie, co no... Tylko uważa na piranie. Och, wiem, ale wiesz, że ja nie umiem z nimi walczyć. Po co walczyć? Uciekajmy. Po co walczyć, skoro tu można spierniczać? No bym powiedziałbym tak, jak wy lubicie, ale niestety... moja partnerka do tego, do let's playowania nie wyraziła zgody na wulgarne ten wyrazy. Tak. Więc przykro mi. Uwaga, tu będzie jakiś skurczybyk. Dziwnie to brzmi w twoich ustach. Na pewno nie wolisz, żebym mówił normalnie. Nie. O, jak szybko się zniszczył. Dzięki, Globox. Bo, ej, na majtkach mu pisało chyba Made in China, co mi się wydawało. Juju, jaki wzrok, wiesz? O, czerwony, można po dźwięku także poznać. Takie właśnie przed chwilą to były czerwone, a żółte robią takie pring. Nie, jak robią żółte? Żółte? O, dobrze, masz rację. Chwila, po co ja tam włożę? A. O, ten, a zionda... Coś w tym stylu. Ach. No. Wiesz co, ja powinienem się zatrudnić w Raymanie jako dubbingowiec dla lumsów. To się chyba nazywa jakoś inaczej. Czekaj, możesz mi powiedzieć, którym klawiszem można się tak rozglądać jak w Raymanie trójce? Bo X to nie jest. Kontrolem próbowałaś? Którym kontrolem? A próbowałaś wyłączyć i włączyć jeszcze raz? Dobre, dobre. Wiecie, ja mam zamiar pracować w IT, więc muszę się nauczyć tego to mówić poprawnie. No czemu znowu tu włażę, tak mnie rozpraszasz? Zwalmy wszystko na to ciebie. To nie patrz na mnie, tylko patrz się na grę. Trudny, jesteś taki przystojny. Haha. Ha. Niezły żart. Czuję się strollowany. Mówię ci, te twoje... A właśnie, chciałaś poruszyć dyskusję na temat mojej krytyki na temat tego, wiesz czego. Tak. Więc ostatnio Marshall zamieścił na swoim koncie nowe tło. To się zatło, nie? No już nie ma tego tło, więc nie szukajcie go.
No, napracował się nad nim, widziałam, jak to wszystko ładnie obrabiał i się starał, a dostał tyle miażdżących komentarzy, że szkoda, naprawdę. No, w sumie były trzy, ale niestety jeden był od samego Gimpera, no to sorry, no. Zastanówcie się czasem, co wy piszecie i pomyślcie, że niektórzy nie są tacy profesjonalni jak wy. Dajcie nam szansę. Podaruj dziecku słońce. Słońce. Właśnie, Lums przypomina takie skrzydlate słońce. Czy serce świata to słońce? O, zaraz dostanie. Jeśli... A on... Jaki to jest frajer w ogóle, tak dał się łatwo. Aha, a co, mógł tego uniknąć? Moja babcia się szybciej porusza od niego. Po co ja zbieram tego Lumsa? No bo miałaś uszczerbek życia. Miałam? Tak, miałaś. Już nie masz. W porządku. Powinni zamieszczać ostrzeżenie. Uwaga, łatwopalne. Łatwopalne, ha, łatwo wybuchowe, niebezpieczne. Ej, chyba. A nie, nie. A, tu jest klatka. Przyda mi się, o. O, zaczekaj. No, się to jest ponieważ wszelkie poziomy. Nie da się rozwiązać innych poziomów z co najmniej jedną klatką. Tutaj niestety wymagane są aż dwa klatki. Co najmniej. Wie, ale ponieważ bez tej klatki nie przeszlibyśmy dalej. Ach, Rayman 2, pamiętam, jakie miałem wspomnienia z nim. O, ja też. Najlepiej zapytałem, jak już mówiłam, Jaskinie Złych Snów. To było cudowne. No, jak grałem w Jaskinie Złych Snów, no to ten. To brzoska. Takie wielkie oczy. Wcale nie. Dobra, żartuję. A który ty level? Znowu, nienawidzę tej faji. A ja to lubię. O nie. W ogóle on tak się szczerzy, kiedy w trójce to... On tak robił? No, nie widziałeś w Eye of the Rayman? Znaczy, Eye of the Tiger Raids Raymana? Tak na początku gdzieś tak. Dobra, pokazuję. No to było powiedzieć, że w intro to bym poznała. No w intrze. Ale nie wiem, czy win. Ej, chyba ominęłaś parę lumsów. Gdzie? Chwila. No dalej. Tam gdzieś były chyba. Myślisz? Nie. Już zabrałem. Nie, jednak nie. Dobra, w porządku. No, jaki ty najlepiej zapamiętałeś poziom z Raymana dwójki? Świątynia kamienia i ten, i skały. Nie. Kamień i ognia? Kamień i ognia, no taki tam, to był taki złożony w ogóle poziom. Niestety to jest następny poziom, więc już się przygotowujcie psychicznie, gdzie ta? Gdzie ty zasuwasz? No znowu mnie tego, jak się to mówi? Zagadałeś. Tam na razie nie możemy iść. Dobra, tam, zaraz znajdę. Tam jest chyba wieloryb, czy nie? Nie, wtedy ją widać. W ogóle. Tam jest wieloryb. Chwila, tylko powietrze. Właśnie to wielorybica jest tam. Nazywa się Carmen. Można było to chyba z tej rozmowy z Marfim wnioskować, że jest porwana. Cześć, nabierz... A nie, chyba nie trzeba. A jednak lepiej nabierz. Dobra. Dobra, nabierz! Jeju! Jak ty w ogóle przechodzisz tego asasina? Zabić czy nie zabić? O, to jest pytanie. Pewnie, że zabić, no. No dobra, ta... Najgorzej jest jak spierniczo cel, albo jak nie da się go jawnie... Znaczy jak skrycie zlikwidować. Niektóre decyzje są takie proste. Najgorzej było z Robertem Disable. Ale nie chcę spoilować, zobaczycie. Najlepszy był Garnier. A właśnie, oglądajcie serię, zagrajmy w Assassin's Creed Marshala 66061. Wykorzystam ten filmik do bezwzględnej komercji. Co to było? To miała być reklama czy antyreklama? Komercja. Przestań zlać. Dobra, może nie komercja, bo ten. O! Łap tego skurczybyka. To jest, wygląda jak ołówek on, serio. No to taki przecież... żółty i ten, i ma takie brązowe coś. O chwilę, zawsze... Przepraszam, tak skaczę na niego od tyłu, a przecież A w ogóle ty nie musisz chyba ten ustać kierunku jak... No wiem, że nie muszę, ale... Bo on zawsze będzie zasuwał w tym kierunku, w którym jest on zwrócony. No wiem, ale zapomniałam. Mam prawo zapominać, nie? Oko. Ja jestem wyrozumiały. Kurwa. Nie jestem jak ci bezwzględni hejterzy, bo oni, powiedzmy sobie szczerze, nie mają mózgu, co niektórzy. Teraz to się na ciebie... Tam idziesz? Możesz tam iść, czy nie? Ja wolę tędy. Może coś pominęło. Czekaj, no właśnie coś mam takie wrażenie dziwne. To tylko wrażenie. Czekaj, sprawdź tam. No palcem pokazuję, ale mi to pomoże. Ja też raz palcem pokazałam. Dobre, nie? Co teraz? Zniknął, już go nie ma. Weź, wszystko mi się myli. Dobra, wracaj. A co tam jest? A stamtąd wróciłam. Dobra, idź, płyń za tą wielorybicą Carmen. Zresztą i tak chyba nie stajesz sobie celu zdobycia wszystkich lumsów. Bo zresztą powiedzmy sobie szczerze, po co? Jak to jest niemożliwe, gdyż brzytwo... Widać było, że brzytwo brody jednego sobie wpierniczył. No, znalazł się cwanek.
O, i tutaj Carmen jest uwolniona. I Carmen będzie nam wydalać zastępy substancji zastępcze do niebieskich lumsów, czyli takie bańki. One chyba dają więcej powietrza. Nie, tyle samo. Ale wyglądają o wiele ładniej. I jest łatwiej złapać, bo są większe. No ale się nie odradzają tak jak te niebieskie lumsy. No nie, ale po co, skoro ich ona nieskończenie wiele wydala? No ciekawe jak ona to robi. Co to było? Sorry, niechcący trzasnąłem palcem ten. No, niechcący. A, pamiętacie w odcinku ten, cierniowy, w któryś z cierniowych wzgórz, jak Brzoska gra, to taki dźwięk erroru się dym wydał. A, to znowu. No to ja powiem wam, o co chodzi. Wtedy kompresował się mój odcinek i było za mało miejsca na dysku, więc się nie skompresował i z tego powodu był ten dźwięk. Rejman umie wszystko, umie pływać, umie się przeturlać. Jeszcze latać umie, ale o tym później. No. Nie umie latać, umie się... Umie latać tylko za zdobycie takiej żółtej puszki. To wtedy on jej zbiera i on ma wtedy taki hełm. Niestety działa bardzo krótko. Czy to by się myli z Rayman trójką? Zostaw ja to! Ja mówię ogólnie o Rayman. I te zboczone ryby będą nam kraść ten... Nie są zboczone, mimo że zarywają do karmy. Są sadyści jacyś to. Pedofile to są te rybki. Po co one to zżerają? Mało im powietrza. To sobie weźcie. Bo są ten, bo ich ojcem jest Chuck Norris i dlatego. To jest moje logiczne wytłumaczenie. Matko. Tam gdzie Chuck Norris, tam i logika. Mhm. Co z tą bańką? Ten etap jest trochę wkurzający i trudny czasami. Po tym odcinku będę miał ten, niezłe urazy kręgosłupa, bo tak ten, wyginam te plecy. A ja to co? Tak mało miejsca. O, oczy... Ej! Ale go przytrzasnął! Niezłe kurde, to było. Ciekawe czy Rayman potem stracił płodność. A w głowę go ugryz, co ty sobie myślisz? Nie ugryz go w głowę. W głowę! Nie ugryz go w głowę! No dobra. Ugryz go nieco niżej. Ale dzieci, nie pytajcie dlaczego po takim czymś Rayman miałby stracić płodność. Weźcie spytajcie tatusia albo mamusie. Przestań, ja teraz przerabiam płodność na biologii. Nudy. Ale ty przynajmniej masz na poziomie gimnazjalnym. I wreszcie wiem, że dzieci biorą się z kapusty. A ja wreszcie wiem, że przynosi je bocian. No właśnie, że z kapusty! A co do dzieci, które zostały przyniesione w grudniu, to do ich istnienie jest objęte bardzo wielką tajemnicą. Gdyż jak wiecie, na grudzień hipopotamy, dobre! Bociany! Wtedy nie przelatują. Odlatują ogólnie, no. W ogóle Polska jest chyba znana z bocianów, ja tam się nie znam. No, coś tam ma. Oj. Jej! O, fajnie by było tak se skoczyć, ja tylko żartuję, Rayman, nie musisz dać mnie na poważnie. Dawaj, Rayman, parkoura uprawiaj więcej. Czego? O, czekaj. No, głupie sterowanie, tak mi się myli z tą trójką, bo ja gram i w to. Oglądałaś wojnę polsko-ruską? A gdzie tam? Dawaj, babilońska dookole. No zobacz, no nie mogę tego trafić! A ty się ze mnie śmiejesz. Przypomnij, o, chwilę. Ma próbować wyłączyć i włączyć na nowo? Bardzo śmieszne, zaraz wyłączę i nagram od nowa. Czekaj, czekaj, bo ty mnie tak rozpraszasz. Ojej, jaki żal. Mogę ja spróbować? A proszę. Dobra, uwaga, teraz będzie Master Marshal. Haha, zaraz spadniesz. Pudło, no, znowu. Kurde, ty Wendo, chwytaj się tego. Dobra, inaczej to spróbuję zrobić. No, czekam. O, teraz takiego parkoura zrobię. No teraz mi się drapiesz. O, tak po zasłonach, po zurami. Jak po tablicy, co? Tak. A piraci zobaczą, co się stało. Wow, no, sorry. Ale będziesz musiała dopłacać, bo tego kontrakt nie przewidywał. Jaki kontrakt? Dobra, żartuję. Tak, załóżmy, że żartujesz. Jestem dobrym człowiekiem, który nie pobiera pieniędzy za byle co. Aha, wszyscy mi wisicie, wszyscy moi widzowie wiszą mi 5 dych za to, że mnie oglądają. Niezły. Ile już masz kasy? Niewiele. O, teraz kozacko rozwalę tą klatkę. Dobra, teraz dawaj. Ile? 37 klatek to niedługo życie, ale po co? Po co mi życie? Po Oj, co mi życie? Zdobędziesz wszystkie i pazurami! A, Rayman jest grzeczny, nie niszczy zasłon, nawet swoich wrogów. Chociaż... Rayman jest hardcorem. To nie są zasłony to. Żagle.
A ta morda! To po prostu już przesada. Jest wszędzie. No normalnie jak znak Coca-Coli, jest wszędzie. Dobra, chyba to tak, ja jestem w ogóle jak rząd amerykański, wszędzie się wcisnę. Najpierw się wcisnąłem na... A nie, do Drakona, a teraz się wcisnąłem do Brzoski. Brzoski. Och, nie, ja chcę wszystkie lumsy. A to ty nazywasz się Brzoska, a twoja ulubiona piosenka, jak lubi te drzewa, czy ten? Czy wielk tylu? To po islandzku brzoza. A. Że niby wielki jak koza, a ty... Czy och, głupi! Wszystko pokręciłem. Zauważyłam. Trochę ryję z tej piosenkarki, bo ja nie lubię tej piosenkarki, powiem szczerze. Dobra tam. Ale chyba nie muszę lubić. Tego kontrakt nie przewi... Uwaga, tu będzie ten zboczony sadysta. I goryl. Myję kąpieli, stary. Ostrzegam, że woda ma minus 19 stopni. Uwaga, zapamiętajcie tą lekcję. Zboczeni sadyści ten nie lubią się myć. Siema. Prawie mnie walnął tą czapką! A, wykiwałem brzoskę. Obiecałem jej nie przeklinać, ale o nazywaniu wszystkich zboczonymi sadystami nic nie było. Och, jakaś to śmieszna. W ogóle, ten Tinsin mnie jeszcze nie przeprosił za to, że prawie mnie zabił swoją czapką. O, irlandzki taniec i ciśniesz. Mandolina. I głowa w dół, jak przy porodzie. Na główkę. Mówię, że nie powinnam się uczyć biologii tuż przed nagrywaniem, ale przepraszam. Tak jakoś wyszło. A w ogóle strzał się cieszy Clark. O, mam pomysł, może ty wciskaj prawą strzałkę, ja lewą. Nie, nie będę grała, ja już mam wszystko. Nie gramy w tomu. No dobra, jak ci zależy, to gramy. Dobra, teraz będzie będzie śmiesznie. Tylko ma być jak w metronomie, bo ja cię nie wyjdzie. Metronomie? Weź, nie używam tego. Zaczynamy? Dobra. Marshall Power! Dawid! Przestań! Wskazówka wariuje! Pamiętasz? Tak! Kurde! Co ty robisz? To ty. Twoja wina. Ale jak szybko się zasuwa. No zobacz. Opłacało mi się zajęcia z perkusji. Pralka nie nadąża z wirowaniem. W ogóle pralka, żeby się odwirowała, potrzebuje 2000 obrotów, a Czakowi Winorysowi wystarczy pół. No zobacz, jak go zdołowałeś! I to dostaniemy. Zostajemy coś jeszcze, czy tam Menda nam nic nie da. No, potańczy sobie. I nic nie a, da. A, tyle ci pokażę. Wy tego nie widzieliście, ale to było dobre. Załóżmy, że pokazał znak pokoju. Właśnie. Zapisujemy. Chociaż mam nadzieję, że nie będę tego żałować. O, i najbardziej zapamiętany przeze mnie poziom świątynia kamieni i ognia. Czyli to będzie the tomb of rocks and fire. Jaki tomb? Sam jesteś... To jest głąb. Tomb to jest grobowiec. Grobowiec. Dobra. To będzie... Sanctuary. To będzie temple of rocks and fire. Dobra, koniec tej lekcji angielskiego, bo wy przeze mnie ogłupiecie. Zgłupiejecie. I że ja już zgłupiałem. Ja też zgłupiałem, więc lepiej wyłączajmy, cześć.